Czy taka relacja ma szanse w ogóle e, powodzenia, w sensie życie z takim partnerem, czy ono może się okazać życiem szczęśliwym w pewnym momencie, czy nie, czy dopóki nie podejmiemy pracy nad tym związkiem i nad zmianą zachowań, to e, nigdy to się nie uda? Dopóki nie podejmiemy pracy, uważam, że z takową osobą życie jest bardzo niszczące, dewastujące, obniżające cały czas poczucie własnej wartości? Taki, w taki sposób, że partner czuje się będący w takiej relacji cały czas winny wszystkiemu, to co myśli, to co robi, to co się dzieje. Cały czas stara się przypodobać i zabiega o partnera, o osobowości narcystycznej. A oczywiście, gdy pojawiają się dzieci, one również są manipulowane. Mhm. Tworzą się obozy, my przeciwko mamie, albo my przeciwko tacie. Czyli, Czyli jeszcze bardzo taki, dużo taki narcyz jeszcze będzie polaryzował tak, i, i sterował relacjami z dziećmi. Tak? On to w związku. robi z wszystkimi. Robi to w pracy, mhm. robi to w swojej rodzinie pochodzenia bardzo często. Tutaj też jest bardzo ważne, żeby nadmienić, że oczywiście w jego domu też istnieje podobny rodzaj zachowań, dlatego on się uczy i przybiera Tutaj taką osobowość, ponieważ bardzo często doświadczył podobnych przekroczeń w swoim dzieciństwie. Mm -hmm. I wykonuje ten taniec przekroczeń, przyciągania, odpychania w różnych relacjach zawodowych, towarzyskich. I tutaj ten czar na początku, i to uwodzenie, i to bycie akuratnym, zawsze w kontakcie, zawsze pomocnym, później bardzo duży chłód i zależność, i później znowu bardzo duża bliskość i pomoc. I bardzo duże oddalenie, dystans, wyrachowanie, punktowanie, ocena. Czy takie osoby są rozumiem, też nieufne wobec otoczenia, prawda? I Oczywiście. wobec partnera. Więc może się też pojawiać na przykład element zazdrości w takiej relacji, tak. brak zaufania, taki totalny. Jak najbardziej i... mogą się też pojawić nałogi, może też się pojawić przemoc, mogą się pojawić zdrady. Oczywiście jak najbardziej. I tutaj pamiętajmy, że Partner z takową osobowością narcystyczną również doświadczył bardzo wielu przekroczeń, dlatego stał się takie, nie inny. To nie jest ktoś, kto był wypielęgnowany i wzmacniany. I kto się wychował w takiej bezpiecznej relacji z rodzicami, prawda? Tak. Mhm.